Cześć, z tej strony Gost Tomasz i witam się na moim kanale. Nie zwalniamy tempa, platforma Wemix. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać nową grę z ich ekosystemu, ponieważ jak wiecie, platforma ta, twórca Mir 4, który okazał się mega sukcesem, na naszych grupach bardzo dużo osób mocno w to gra, z czego jestem bardzo zadowolony. Ale chciałbym Wam pokazać inną grę z ich portfolio, którą mamy w ich ekosystemie, czyli tak zwane Crypt Tornado. Może zanim przejdziemy do omawiania tego filmu, chciałbym Wam pokazać trailer, oficjalny trailer gry, na czym ta gra będzie polegać. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Okej, okay. Jak już zauważyliście po trailerze, gra dedykowana jest z myślą na komórki i tylko na komórkach można w nią grać. Do pobrania tylko na Google Play, czyli na telefony z systemem Android. Niestety osoby, które posiadają iPhone'a i system iOS, no nie zagrają w tą grę. No być może w przyszłości zmieni się to i dodadzą tą grę również na iOS-a, ale na tą chwilę gra jest tylko na telefony z systemem Android. Na czym ta gra polega? Gra polega na tym, że przebierzamy różne poziomy lochów, więzienia, jak to tam zwie, i wraz z danym poziomem lochu, z przejściem na drugim, zwiększa nam się poziom przeciwników, zwiększa nam się poziom ekwipunku, czyli lepszy ekwipunek, lepszą broń wydrabiamy. Również wraz z tymi przedmiotami otrzymujemy różnego rodzaju kamienie, które możemy wzmacniać swój ekwipunek, jak również otrzymujemy takie specjalne kamienie, w których możemy uczestniczyć w tak zwanym wykopalisku i zdobyć dość pokaźną nagrodę w postaci tokena Tornado, który właśnie na platformie Wemix, jako drugi z tokenów, pierwszym tokenem jest Draco, który jest do gry Mir 4. Tutaj zdobywamy token Tornado. Naprawdę nagrody są spore. No, w momencie nagrywania tego filmu, jeżeli komuś udało mi się znaleźć w pierwszej piątce, no to za pierwsze miejsce w tym wykopalisku, no, przy dzisiejszej cenie to jest około 2,5 tysiąca dolarów zgarniamy w tej walucie Tornado, więc naprawdę no, pieniądze są fajne. I oprócz możliwości kupania, znaczy wydobycia tego, wygrania tego tokenu Tornado w grze, każdy zdobyty przedmiot za tą walutę Tornado możemy zmintować na przedmiot NFT i wystawić na rynku Wemixa innym graczom i sprzedać to za token Wemix. To tak może na wstępie tej gry. W dalszej części filmu na pewno pokażę Wam, jak ta gra wygląda na moim koncie. Chciałbym jeszcze wrócić tutaj do całej platformy Wemix, bo uważam, że naprawdę WeMade stworzyło naprawdę świetny produkt. Tak naprawdę jesteśmy na samym początku całej tej platformy. Na tą chwilę jest działające 4 gry, w tym dodatkowo jeszcze jest Birt
Tornado i legenda Fortuny. Typowo koreańska gra, naprawdę próbowałem nim zagrać, ale tam są krzaczki, więc nie da się w to grać. Naprawdę zachęcam tutaj do przeczytania Białej Księgi, jakie są plany. Nie będę czytał tej całej księgi, bo po prostu no, stron jest ich dużo. Chciałbym wam tylko pokazać, że tutaj w ich roadmapie wszystko to, co oni zaplanowali, jest robione zgodnie z roadmapą. Naprawdę Beard Tornado, ta gra Chain Shane Chuin, Crypt Tornado już są na platformie, jak również Mir 4. W planach jest następne Aqua Tornado i w następnym roku kolejne gry, które mają pojawić się na tej platformie. Tutaj oczywiście opisane jest w ich roadmapie, w jakich etapach to robili i tak naprawdę wszystko to, co jest w tej roadmapie, jest zrealizowane. Mieli listingi w Remixa na Gate.io, listing jest, na Mex również jest, czyli naprawdę no, uważam, że no, naprawdę to, co tutaj w tym samym white paperze zawieścili, naprawdę zachęcam do przeczytania, ma ponad 40 stron. No, twórcy bardzo, bardzo dobrze wywiązują się z tego całego planu i wszystko w dobrym kierunku zmierza, aby ta platforma naprawdę stała się jedną z lepszych platform dla gier opartych o blockchain. Tym bardziej, że z tej platformy wychodzimy z tych różnych kryptowalut Tornado, Draco, wychodzimy do tokena Venix, który tak naprawdę już jest listowany, tak jak już mówiłem przed momentem, na Gate.io. Cena tego tokenu to $1,86. Jak widzicie, Max i Gate.io, czyli giełdy, które miały być w roadmapie zapisane i w całej ich white paperze, jest to wszystko ten zawzięte, więc tak naprawdę no, z nic nieznaczących tokenów wychodzimy do realnej gotówki na świat krypto. Także no, może nie przedłużając, pokażę, jak ta gra wygląda, o co chodzi w tej grze, więc przechodzimy do gry. Proszę, gra pobieramy normalnie ze sklepu Google Play. Tutaj dam fajną taką ciekawostkę dla osób, którzy grają w Mir 4. Postać tutaj, która jest na tym menu początkowym gry, no ma bardzo duży związek z Mir 4. Osoby, które grają, powinny skojarzyć, co to za postać. Także taka mała info. Ale dobrze, nie przedłużajmy. No, tak jak widzicie, gra polega na właśnie przechodzeniu takich poziomów. Jak widzicie, chodzi to z automatu. Mogę ja sam kierować tutaj. Tak jak widzicie, mogę puszczać tutaj skille różne, przywoływać te swoje jakieś potworki. No i przechodzimy dane piętra. Jak widzicie, ja jestem na czwartym poziomie z 10 możliwych. Na tą chwilę maksymalny level uzbrojenia i broni to 480. Jak widzicie, przy 10 levelu wszystkie te całe ekwipunki zdobywamy z 450 girem, ale poprzez właśnie te kamienie i ten możemy dobić do 480 levelu. Jak widzicie, na dole mamy zakładkę skilli. Są trzy rodzaje skilli, czyli skille takie zadające obrażenia od ognia, zadające od mrozu i skille, które przywołują te potworki, tak zwane samony. Oczywiście mamy pasywki i teraz, żeby z każdym levelem dostajemy taki jeden punkt, gdzie będziemy mogli zmieniać sobie w ogóle te skille. Tak jak widzicie, no, wybieramy sobie którym rodzajem ten. Ja akurat biegam z samonami. Te mrozowe już mam ulepszone na maksa, bo 20 maksymalnie można. Tu już mam 16 i na końcu będę ulepszał te ogniowe. Nasz ekwipunek pokazuje nam tutaj, jakie przedmioty zdobywamy.
tak jak mówiłem, dany przedmiot możemy właśnie upgrade'ować na wyższy poziom, wtedy nam gear wzrasta o 4, mamy możliwość 3 takie upgrade'y zrobić. Oczywiście przedmiot możemy również zekstrahizować, czyli jeżeli go zniszczymy, otrzymamy token, który właśnie, znaczy ten przedmiot, który pozwoli nam upgrade'ować właśnie dany przedmiot. I oczywiście jeszcze jest taka zakładka collection, że jeżeli dany przedmiot znajdziemy i na przykład tak jak ja tutaj teraz właśnie mi się podświetla ten przedmiot i go zarejestruję, to po takiej rejestracji dany przedmiot mogę wejść i go stworzyć od nowa, nie muszę go zdobywać. Wystarczy, że zrobię craft, tylko jak widzicie potrzebuję 250 tego tokena, mam ich 131 i 200 tysięcy złota i wtedy tworzę taki przedmiot, który wcześniej zarejestrowałem. To tyle może wstępu. Omówię jeszcze zakładki, jak widzicie daily rewards, czyli za codzienne logowanie. Reset dnia jest zawsze po godzinie 18. No, otrzymujemy te przedmioty do upgrade'u, taką walutę w postaci takich diamentów i takie bilety, które uprawniają nas do wejścia na elitarne walki. Następne newsy, czyli newsy na temat gry. Zakładka Exchange, czyli przekierowuje nas na portfel Wemixa. Osoby, które grają w Mir 4, wiedzą, o jaki portfel chodzi i co trzeba zainstalować, żeby tam grać i zdobywać ten token Tornado, ewentualnie wymienić Wemix na Tornado. Osoby, które nie grają w Mira, chciałyby zagrać tą grę, zapraszam do obejrzenia mojego filmu, jak wypłacić token Draco z gry Mir 4. Tam pokazuję, jak założyć ten portfel od początku do końca, więc nie będę się tutaj rozwijał bardziej. Boss Battle, czyli dzienna walka z bossem, takim, za którym otrzymując podanej, no może pokażę. Walka z bossem polega na tym, że otrzymujemy właśnie te tokeny, które uprawniają nas do kopania, tak zwanego kopania tego tornado. No może wam pokażę, jak wygląda ta walka. Jest to minuta walki i musimy jak największy damage zadać, wtedy kwalifikujemy się wśród wszystkich graczy na ilość tego. Zobaczymy, ile przez minutę mi się uda ubić, jaką rangę. Widzicie. Nie ginie się tutaj, tylko po prostu chodzi tutaj, jaki największy damage w ciągu tej minuty zadamy temu potworowi, bossowi. Widzicie, no jestem w klasie S. Czy dobiję na klasę C? Wątpię, 26 sekund. Brakuje jeszcze za słaby ekwipunek. Chociaż może. Gdzie te moje samony coś tam go biją. No ale wątpię, że dobiję. Zostało 5 sekund. Jak widzicie, otrzymałem 160 takie jakby waluty, ranga S. Jak widzicie, w rankingu jestem na 1219 miejscu. I teraz, jeżeli do końca tego dnia utrzymam się w granicach 1001-3000, no to otrzymam jeszcze 250 tej walutki takiej. Jak widzicie, tutaj ludzie masakryczne wyniki już walą. O, tak jak widzicie tutaj te rewardy. No i teraz to, co zdobywamy właśnie w walkach bossów, używamy właśnie w Extraction, czyli właśnie mamy możliwość tutaj jakby kopania, czyli tak przysłowiowego kopania, bo to jest losowanie i tak jak widzicie, tu jest bardzo duża możliwość wygrania nagrody Tornado. Może pokażę, codziennie jest ten. Wczoraj pierwsza osoba, która właśnie wylosowała najwyższy ten
Ten metraż wygrała 47 tysięcy Tornado. No w przeliczeniu na to, jakby sprzedała, no to jest prawie 1200 dolarów, więc wyniki naprawdę fajne. Oczywiście możemy jeszcze wylosować taki daną liczbę, jeżeli wylosujemy dane, takiej liczbę dodatkowo dostajemy ten. No pokażę Wam, jak to polega, na czym to polega, czyli wchodzimy w kopanie, łączy nas z portfelem Wemix. Musimy wpisać hasło, które ustaliliśmy na portfelu. Ten. No, jakiś błąd wyskoczył. Jeszcze raz. No, jak widzicie, pokazuje mi blok i losuje mi daną liczbę. 1717. Niestety, 97. Zużywa to 100 tych, więc jeszcze 3 razy mogę razy ten, ale wątpię, że ten, jak widzicie, no to jest typowe losowe, więc no, tutaj nie ma jakiejś tam logiki, czy jesteśmy dobrym graczem, czy złym, po prostu trzeba liczyć na szczęście. No, jak widzicie, nagrody są zacne. No i oczywiście zakładka elitarne walki, za które właśnie codziennie dostajemy 3 klucze i właśnie, żeby wziąć udział w tych walkach, zużywamy ten klucz i otrzymujemy właśnie to do kopania, do ulepszania przedmiotu danego, exp i złoto. No już nie będę tego pokazywał. To by było tak na pokrótce może, o co tutaj w tym chodzi. No i co najważniejsze, wchodząc w swój ekwipunek, tak jak widzicie, ja już mam 4 NFT-ki. Każdy zdobyty przedmiot, czyli na przykład jeżeli to chciałbym zrobić, skonwersować na NFT i wystawić na rynek, naciskam po prostu guzik convert i potrzebuję właśnie 2,5 tysiąca tokenów Tornado, aby zrobić taką konwersację na NFT-ka. Wtedy będę mógł to wysłać normalnie na giełdę i sprzedać innemu graczu. Jeżeli stworzony jest taki przedmiot, mamy taki przedmiot, tak jak na przykład ten, już nie muszę tego konwertować. Mogę po prostu bezpośrednio wystawić na giełdę. Tak to wygląda. Bardzo intuicyjnie. Jak wiecie, ja jeszcze się załapałem na te NFT-ki przed tym wystrzałem, jaki powstał na Draco. Bo powiem Wam, wraz z sukcesem gry Mir 4, no te tokeny do tej gry w ciągu 2 dni wzrosły o 1000%, więc naprawdę no teraz tu są fajna kasa. No mi się jeszcze udało kupić, znaczy wydropić przedmiot. Kupiłem te Tornado za bodajże 2 dolary. I zrobiłem NFT-ka i wczoraj udało mi się sprzedać tego NFT-ka za 33 dolary, więc no, jestem mega zadowolony, że załapałem się przed tym. Szkoda, że tak mało kupiłem do Tornado, bo teraz myślę, że zysk z gry by był o wiele, wiele większy. No jak widzicie, mamy jeszcze zakładkę Logical Tower i Reforge, ale to może opowiem w dalszej części filmu, bo twórcy gry na Medium pokazali, co będzie dalej pod tymi zakładkami, jaki dalszy rozwój tej gry ma być, więc może nie przedłużając, przejdźmy na komputer i opowiem, co dalej w tej grze ma się wydarzyć i jak ma to wszystko wyglądać. Także jesteśmy już na komputerze. I teraz bym chciał pokazać, omówić dalsze części tych dwóch zakładek, które na tą chwilę nie są dostępne, czyli zarówno Logic Tower, jak Reforge. Czyli Logic Tower, tak jak tutaj na medium Wemixa, który został udostępniony 13 września,
mamy informację, że będzie to logiczna wieża sezonowa, w której będziemy zdobywać nagrody i honor. Będzie się składać ze 100 pięter i 30 graczy co tydzień będzie nagrodzony właśnie materiałem rzemieślniczym, zasobami przekuwania i sprzęt, który będzie można zdobyć w wieży. Tak wyglądają tak nagrody. Następna zakładka, czyli reforge, czyli wzmacnianie sprzętu o dodatkowe statystyki, tak jak tutaj, czyli nie tylko będziemy zwiększać poziom mocy, ale również dodatkowe jakieś statystyki, critical damage, czyli to, co jest w ekwipunkach w różnych grach robione, czyli dodatkowe będą trzy dodatkowe statystyki, co na pewno zwiększy też atrakcyjność tych broni, jeżeli już wydropimy i zrobimy z tego NFT. Następnie będą nowe oczywiście zbroje i sprzęt. Zwiększony zostanie poziom do 510 tego giru. Obecnie jest na 480 poziomie maksymalnie, czyli jak widzicie, jeszcze będzie można zwiększyć ten. I wiadomo, jakiś tam jeszcze dodatkowe interfejs będzie ulepszony, sloty w ekwipunku zostaną zaktualizowane. Także, jak widzicie, twórcy dalej planują rozszerzanie tej gry. A jakby było tego jeszcze mało, to na koniec chciałbym powiedzieć, że 7 października również na ich medium pojawiła się informacja, że kolejne dwie nowe gry wystartują na platformie Venix, czyli Galaxy Tornado i Rise of Stars, czyli gry, które też będą korzystać z kryptowaluty Tornado, co wiąże się z tym, że użyteczność tej waluty rozszerzy się o kolejne dwie gry. Widzicie, tutaj są trailery tych gier, już nie będę ich włączał, no ale widzicie, twórcy Venixa mocno chcą rozbudowywać swój ekosystem. To samo ma być z kryptowalutą Draco, która jest obecnie w Mir 4. Także prawdopodobnie kiedyś też powstaną gry, które również będą korzystać z kryptowaluty Draco. To by było na tyle w tym dzisiejszym filmie. Na koniec jeszcze tego filmu zapraszam Was na naszą stronę kryptoekipa.pl, gdzie dowiecie się wszystkich informacji nie tylko z rynku NFT gamingu, ale również z kryptowalut, również w kwestii naszych airdropów. Tu otrzymacie wszystkie nasze media, wszystkich naszych osób, którzy działają w kryptoekipie. Tutaj zobaczycie również nasze kanały, kanał Piotra, Daniela, mój kanał Kryptotetryków, jak również Maćka. Na naszej stronie macie tutaj wszystkie nasze grupy na Telegramie. Także serdecznie zapraszam. A jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj jakiś taktyczny komentarz. Jeżeli nie subskrybujesz, zostaw subskrypcję i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Hej!